Proszę nie. Proszę nie, proszę nie, gościu. Please no. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piotrek i jeżeli jesteście zainteresowani Fortnite'em i tym, co się dzieje w ogóle w Fortnite'cie, no to pojawiły się nowe informacje dotyczące sezonu czwartego, więc pokażę wam nowy obrazek, który się pojawił. Jestem ciekaw, co wy uważacie na ten temat. Napiszcie w komentarzu i jeżeli film wam się spodoba, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle Fortnite'em, to zapraszam was do subskrypcji mojego kanału oraz o kliknięcie w ten dzwoneczek. A ja mam nadzieję, że uda mi się dostarczyć wam wystarczającą dużą ilość materiałów, która was usatysfakcjonuje. Nowy obrazek. Jestem ciekaw, co wy w ogóle myślicie, ale jak dla mnie, sezon czwarty będzie połączony jakiś z superbohaterami, jakoś może z Avengersami, czy coś w tym stylu. Tym bardziej, że od niedawna krążą takie ploteczki o meteorycie, który ma upaść w Tilted Towers, ale czy na pewno chodzi tylko o Tilted Towers? Może chodzi o cały świat Fortnite'a? Może zmieni się cały świat? No wtedy byłoby naprawdę fajnie, jakby cały sezon czwarty był zupełnie na nowej mapie i w ogóle skiny, które by wychodziły non-stop, by były innymi superbohaterami, więc nie wiem, mnie mega jara taka wizja. A jakich w ogóle wy superbohaterów? Jakich superbohaterów byście chcieli zobaczyć? Czy chcielibyście bardziej superbohaterów z DC Universe czy z Marvela? Może co prawda nie znam się na tym zbyt dobrze, ale wiem, że jest podzielenie na te dwie grupy i chyba wydaje mi się, że fajniejsza jest, jak dla mnie, grupa ze Spider-Manem. Od zawsze podoba mi się po prostu. Lubiłem, pierwszy to jest w sumie film z superbohaterów, który oglądałem, Spider-Man. No i jakoś tak z tego wynika, że po prostu mam wrażenie, że ci byliby fajniejsi. Poza tym, czy nie fajnie by było zagrać jakimś Spider-Manem, kurde, w Fortnite, albo nie wiem, czy dobrze mówię, ale czy Hulk i Iron Man i tak dalej są też w tej samej grupie. Nowe informacje będą się pojawiały na moim kanale, także zapraszam do subskrypcji. Jeszcze raz powtarzam, ale wiem, powtarzam. Przenieśmy się już do gameplayu. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ fajnie, naprawdę fajnie mi wyszedł. Naprawdę kilka ładnych akcji wyszło. Co prawda nie byłem pierwszy, ale naprawdę skończyłem na, powiedzmy, że na podium. Naprawdę, to było bardzo wysoko. Naprawdę bardzo wysoko, więc zapraszam was. I widzimy się już w gierce. Weźmiemy sobie ten rewolwerek. Rewolwer to jest dobra broń, panowie. Panie i panowie, rewolwer to jest najlepsza broń, jaka może być, ale na tym nie spoczniemy, bo przydałby się też shotgun, którego też chętnie przyjmiemy. Gościa zabijemy. Co jest? Co ten gościu sobie myślał? Czemu? Co tu się wydarzyło w ogóle? I gdzie jest amunicja do tej broni? Czemu nie mam? Żadnego ammo nie miał. Uuu, fajnie, snajpa. No sam start, snajperka? No ładnie. No ładnie. No to pięknie. Ciekawe, czy ktoś też tu przyjdzie za chwilę, żeby po jakieś łupy. O! Kurde, ale on miał dużo kevlara. Czemu go wypił? Mógł mi go zostawić. Ham straszny z niego. Dobra, co prawda te dwa shotguny mi się nie przydadzą oba naraz, ale no, lepszy shotgun, drugi shotgun niż drugi rewolwer, nie? No ale akaczyka przyjmiemy. Aha, hello, mam akaczyka. No i pójdziemy chyba sobie dołem tutaj, tędy. Przy okazji weźmiemy dwie skrzyneczki, które są ukryte i każdy i tak wie, gdzie one są. No ale cóż, one są ukryte. No może nie wszyscy wiedzą, okej? Okay? Okej, okay, nie wszyscy mogą wiedzieć. Więc ci, którzy nie wiedzą, uwaga, proszę państwa, to zdradzam sekret. Bang! I kurde, jedna skrzynka tylko, bo mogą się dwie zdarzyć. Zdarzają się czasami dwie. Także to tak wygląda. Właśnie. Okej, okay. Wszystko pięknie poukładane, tak jak trzeba. No i co, wejdziemy chyba na górę. Amunicja zawsze się chętnie przyda, ale nie mamy żadnego budulca, więc... Hello? Hello there! Hello there! Where are you, man? Gdzieś tu musi być, no? Ja nie wierzę, żeby on gdzieś uciekł, nie wiadomo dokąd.
Nie, no uciekł, naprawdę uciekł. Ja tu się odwracam do niego w ogóle plecami, trochę słabo. No ale muszę. No i dobra, gdzie ten gościu? Czy on będzie na górze? Czy on będzie na dole? Gdzie on będzie? Na pewno mu zadałem bardzo dużo obrażeń. Więc mam tu przewagę. Życia. No, chociaż w sumie... Kto wie, może ma jakieś leczenie. Myślicie, że dobrze jest wypić w takim momencie... tą beczułkę? Czy nie? Chyba poczekam jeszcze. Do walki jakiejś z nim. Bo ten gościu gdzieś tu musi być po prostu. No musi. Nie wierzę, że... Chyba, że plecy mi robi. To by było mądre. To by było naprawdę mądre zrobić mi plecy. W takiej sytuacji. Ale chyba nie. Chyba wątpię w takie rzeczy. Jednak. Gdzie on poleciał? Gdzie on mógł się ukryć? Mega dziwne, mega dziwne. Nie ma go. Nie, zniknął. Nagle zniknął z powierzchni ziemi. Ogólnie. No okej, okej. Weźmiemy sobie trochę budulca. Skoro tak. Skoro się kryje, skoro boi się wychylić. Kurde, słabiak jakiś. Szkoda, bo miałem, kurde, w sumie... Mogłem za nim powiedz, ale... Cholera wie. Tak naprawdę. Czasami się zdarza, że... Że nagle wyskoczysz, a on cię z shotguna jednym strzałem zabije. I po co? Po co ten... Po co się narażać, nie? Jak można na spokojnie poczekać, aż przyjdzie. No bo nie wiem. Przyjdzie chyba, nie? Przyjdzie? Przyjdzie czy nie? Powinienem sobie go odpuścić, jak myślicie? Chciałbym go sobie w sumie odpuścić, ale tak mnie korci. Tak mnie straszliwie korci, żeby tu go gdzieś złapać za różki. Jest gość jakiś. No i gdzie jesteś? Wchodzisz czy nie wchodzisz? Panie. Tu wchodzi już? Jeden wchodzi po tych? Nie, chyba nie. Wystawia tam główkę chyba. Ach, i masz headshota, kurde, gościu. Ze mną zadzierasz. O kurde. No rozwalaj sobie, rozwalaj. O kurde. Nie trafiłem. Słabo. O kurde! Wypijamy. Proszę. Proszę nie. Proszę nie. Proszę nie, gościu. Please no. Please no. Please. Please leave me alone. Please. Gdzie on jest w ogóle? Ja go nie widzę, to jest najgorsze. Gdzieś tu zaraz podejdzie do mnie na blisko. Szybko wypijaj to, Piotrek, wypijaj. Jeszcze 2 sekundy. Okej, okay. Jest dobrze. Gdzie ten gość? Cholera wie, tak naprawdę. Gdzieś tu się krył. Gdzieś tu może mnie obczaja już. Już tu mnie otacza może. Czy on gdzieś tam z daleka? Ej, ja już nie wiem, ja już sam nie wiem. Szczerze mówiąc. Ale chętnie przyjmę tutaj przy cały dropik, który jest. Tą dużą tą potkę. Także dzięki. No i... Nie, na pewno nie odwrócę się do niego plecami. Spróbuję tu go wypatrzeć. Ale jakoś mi się to nie widzi. Dobra. Po nim. Uff. Nie było łatwo, ale jakoś dałem radę. A strefa... O kurde, strefa. Ale nie, uff. Już się bałem, że już jest tak blisko, nie? Dobra, wypijamy sobie 2 potki. No i... Proszę, nie mówcie, że kolejny. Nie mówcie, że kolejny, proszę. Bo to już będzie przesada, naprawdę. To już przesada. Okej? Okay? No. I gitara. Chociaż z drugiej strony myślicie, że to ten, który do mnie strzelał akurat? Mi się wydaje, że nie. O kurde. Skąd? O kurde. Nie trafiłem. Kompletnie.
O, tam są, słychać strzały. O, tam tego gościa nie widzę. Dobra, tego zostawiam w spokoju. I biegniemy tutaj. Czy tu jest przeciwnik? Jest, jest jeden. Jest na górze. Dobra. To na razie my go sobie też odpuścimy. A tamten gdzie może być? Tam gdzieś? Kurde, no słabo, słabo, z dwóch stron. Tutaj mam wrażenie, że widziałem gościa. Ale nie jestem pewny. Także nie dam sobie ręki uciąć, więc tutaj sobie zeskoczę jak należy. Jest gościu. Jest, a jakże jest. Tu go sobie jeszcze wypatrzę trochę bardziej. I co, on tam się tak buduje? Zabudowuje kompletnie? Słabo. Ja pierdzielę, ale widzieliście tą 180 piękną? Kurde bele, ale to było fajne. To było spoko, spoko opcja generalnie. Ale tamten gość mnie zaraz tu zestrzeli. Jak coś czuję. I mam mało, o nie, nie mam armora. I mam mało życia, więc zabuduję się, już wypiję tą potkę, trudno się mówi. Aby tutaj nas nikt nie zestrzelił z boku. No i wypijemy, wypijemy. No kurde, użyjemy apteczki i na spokojnie, teraz już na spokojnie, bo naprawdę jest dobra giera. Fajnie, fajne w miarę akcje powychodziły. Naprawdę mi się podobały. Jesteśmy w strefie, także... Mamy dosyć sporo budulców. Chodź tu. Gdzie mi tam uciekłeś, gościu? Gdzie tam uciekasz? No ucieka mi, a tutaj ktoś mnie zaraz pewnie z boku zabije. Chamy i prostaki normalnie. Nie. No, i tak ma być. A nie mi uciekasz przez cały czas. To jest nie fair, jak ktoś ci ucieka, no, okej? Okay? Jak powinien się pogodzić już ze śmiercią? Nie ma tak dobrze. O nie, biegnie. Jakiś luj tu biegnie. A ja nie... Uciekamy! Jest na górze, jak nic. Uciekamy. Gdzie on jest? Gdzieś tu był. Ale cholera wie. Gdzieś kampi. Co za lamus. Jak można tak kampić? Czy ja tutaj kurde wyskakuję do niego? Ja jestem gotowy na walkę. A ten co? A ten się kampi. No jak tak można w ogóle? Jak tak można? A tam co jest? Nie, no ja coś czuję, że... Naprawdę, że tutaj wszyscy na mnie się zaraz... O, widzę gościa, dobra. Dlatego tak bardzo nie lubię tego shotguna, bo on nie jest aż taki, on jest bardziej taki na daleki, nie? Nie ma takiego, nie ma takich strzałów na boki, jak inne shotguny. I czasami mnie to naprawdę denerwuje. To jest wtedy takie, naprawdę, słabe. Czasami to jest z tym shotgunem. Trzeba naprawdę mieć dobrego aima, żeby tym shotgunem robić dużo. No i dobra. Gdzie tu ktoś jest?
Ja coś czuję, że nie mogę tu być sam, bo przecież kurde, to by było zbyt piękne, jakbym był tu sam. Już mnie ktoś tutaj będzie namierzał. O, jest gość. Widział mnie, czy nie? Cię widział. No jakże widział. Jasne, że widział. To by było zbyt piękne, jakby mnie nie widział. I tu pewnie też już ktoś będzie mnie namierzał powolutku. Powinienem w sumie się uleczyć. To by było, myślę, że spoko sprawą. Się uleczyć, więc się uleczymy i poczekamy, aż nas troszeczkę chociaż spuszuje. Jeżeli nam tam z góry ktoś mnie zabije, to będzie chamsko. O, ktoś strzela do niego. Super. To jest dobra sprawa dla nas. Bardzo dobra. Bardzo dobry znak. Tym bardziej, że strefa się zamyka, a oni są chyba poza nawet strefą. Więc generalnie jak się zabiją, to ja tam sobie tylko dobiję tego drugiego, który będzie miał już low HP. Tylko tutaj pewnie jest jakiś przeciwnik. Się też kryje. Cholernik jakiś. Dobra, tam widzę gości. Oni są poza strefą, także czekamy. Dobra, koniec. Nie może być zbyt pięknie. Kurde. Weźmie to? Bierze. Aj! O co? Co? Co się wydarzyło właśnie w tym momencie? Ja nie mogę, 32 HP mu zostało. Ale gościu mnie zabił. To było naprawdę dobre. To było tak dobre, że no na pewno to wrzucę. Wow. Snajper wyborowy normalnie, taki quickscopik z jego strony poleciał. No szacunek, szacunek. 9 killi miał więcej niż ja, także... Jeżeli wam się podobał odcinek, to pamiętajcie o łapce w górę oraz o zasubskrybowaniu i widzimy się następnym razem. Na razie, cho.